Monika Suder, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo 24, a dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, że nie mamy czasu na to, aby odkładać ekologię, aby odkładać ochronę środowiska, bo musimy działać już teraz. Ze mną w studiu pan Andrzej Jurkiewicz, prezes e-gminy Opole. Dzień dobry. Witam państwa, witam panią serdecznie. I propagator odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych rozwiązań po to, żebyśmy tę energię mieli ekologiczną, tańszą i żebyśmy byli niezależni. Mówi pan o tym, że wiedzą musimy się dzielić, tak, że to, co nam zostało dane, to powinniśmy oddawać światu. Tak jest. Taką wizję, którą mamy w tej chwili, czy powiedzmy misję, którą chcemy spełniać, to doszedłem do wniosku, że indywidualnie nie załatwimy już tej sprawy, którą mamy teraz, czyli nie da się nam przez indywidualne decyzje nasze, na przykład to, że segregujemy śmieci i tak dalej, to super. Natomiast nie jesteśmy w stanie jak gdyby przez indywidualne zachowania zmienić tego, co w tej chwili nam grozi. Takim inspiratorem dla mnie to były słowa mojej córki, która powiedziała mi, ona jest lekarzem, która mi powiedziała, że tato, ja się zastanawiam, czy rodzić dzieci na ten świat i czy moje dziecko, które ja będę za 20 lat skazywała na to, co jej czeka, tak? Patrząc na to, co w tej chwili naocznie widzimy, tak? Zarówno ocieplenie klimatu, jak i te kataklizmy, które się dzieją, one się nie dzieją z przypadku. Myśmy jako, powiedzmy, ja mówię o moim pokoleniu głównie, zrobili masę błędów i w tej chwili za te błędy płacimy. Ja mam pewien dług do spłacenia. Ja nie chcę być ojcem, ja chcę być dziadkiem. Więc powiedziałam mojej córce, że zrobię wszystko, żeby po prostu spróbować jeszcze coś pomóc, tak? No i jak mówię, indywidualnie sprawy nie załatwimy. Uważam, że powinniśmy zacząć pracować zespołowo. To dzielenie się wiedzą to jest troszeczkę przeciwko dzisiejszemu sposobowi widzenia świata. Polega to na tym, że doszedłem do wniosku, zresztą to nie moje słowa, to jest też i w liście do Rzymian napisane. Nic, co masz, nie jest twoje. A skoro nie jest twoje, to czemu się chełpisz tak, jakby było twoje? Jeśli dojdziemy do wniosku, że wszystko jest darem, tak? No ja uważam, jakiś talent mamy, tak? Tak, talent, czy powiedzmy, czy rodzice nam dali, czy nauczyciele nas nauczyli, czy powiedzmy nawet Bóg nam dał, tak? No to mamy pewne talenty. I ja uważam, że nie mamy czasu na to, żeby żądać w tej chwili za to, co wymyślamy, tak? Żeby żądać, mówić, zapłaćcie nam, bo inaczej wam nie pokażę, jak to działa. Świat wymaga w tej chwili dzielenia się wiedzą i taka jest misja. No pan powiedział, że nie będzie patentował swoich pomysłów, tak, a jeśli musi pan patentować, to odsprzedaje za symboliczną złotówkę. Tak, wszystkie pomysły, które się rodzą, my będziemy o nich dużo rozmawiali, bo ten cykl jak gdyby jest długofalowy tych naszych spotkań, w związku z tym wszystkie pomysły, które robimy, albo publikujemy natychmiast, czyli po prostu pokazujemy rozwiązania, jakie są, wtedy jak gdyby nikt nie może powiedzieć, że on to jest jego pomysł, albo też właśnie, jeżeli, że tak powiem, patentujemy, to zasada jest taka, że po uzyskaniu patentu każde rozwiązanie będzie sprzedawane za symboliczną złotówkę. No nawet w folderach są już z jednej strony pokazywany jest jakiś układ, powiedzmy kogeneracyjny, a obok jest schemat. Tak, tak. Czyli pokazujemy, można już w ulotce, tak, zobaczyć, jak to działa. Tak, mamy takie rozwiązania techniczne. Ja nic będę więcej mówił, ale w każdym razie polega to na tym, że pokazujemy pewne rozwiązania techniczne, takie, które powodują to, że ludzie często nie widzą, jak dużo możemy jak gdyby zaoszczędzić. Może zanim zaczniemy tak szczegółowo rozmawiać, to wprowadzimy naszych widzów w tematy naszej rozmowy, bo mówimy o ochronie środowiska, mówimy o ekologii, a pan zajmuje się energetyką, zajmuje się biogazowniami, kogeneracją i rzeczami związanymi właśnie z energią, z produkcją energii, z oszczędzaniem energii, prawda? I to ostatnie zdanie jest najważniejsze. Świat idzie w ten sposób, że mówi cały czas, że musimy produkować coraz więcej, konsumować coraz więcej, tak? Jesteśmy zarewani reklamami, po prostu musimy kupować coraz więcej. Pani jest kobietą i pani wie, że możemy na przykład zrezygnować, nie chciałbym tego robić dla was, ale na 50 lat możemy zrezygnować z kupowania ubrań, bo w szafach i w naszych zapasach mamy tyle, że możemy na 50 lat przestać produkować ubrania.
I na pewno wystarczy nam na te 50 lat tych ubrań, które mamy zgromadzonych już w tej chwili. Natomiast jak gdyby reklama i to napędzanie tego świata pod kątem kupuj, masz za mało, masz tego. I nowe, lepsze, więcej. Tak. Więc są już w tej chwili takie trendy, to jest tak zwany slow, czy powiedzmy, czy tam minimalizm, tak, że powinniśmy zacząć zastanawiać się, po co nam to, tak? I tak naprawdę tak prosto nie podlegać tej reklamie. I oszczędzanie to jest jeden z takich celów, które my mamy na sobie, w sobie. Ja robię programy zaopatrzenia w ciepło gmin dla gmin. Tak? Ciepło, prąd i gaz jest taki obowiązek ustawowy, że gminy muszą mieć takie plany. Jak popatrzymy na plany wszystkie, które są robione przez tam inne osoby, innych ekspertów, to najczęściej jest tak, że musi być wzrost. Tak? Czyli zakładamy, że tu na tym terenie będzie tyle i tyle więcej energii produkowanej, czy więcej energii zużywanej i tak dalej, bo świat wymaga. Rozwijamy się, chcemy więcej, musimy mieć więcej energii, produkować, tak? I tak dalej. Czyli musimy mieć więcej prądu, więcej ciepła, więcej gazu, światła, wszystko. Wszystko musimy mieć więcej. Bo świat napędza się zyskiem, tak? A wzrost to zawsze jest zysk. No a ja mówię w ten sposób, że w moich planach zawsze jest tak, że w ciągu 10 lat na danym obszarze zużywamy o 10% mniej energii. I mówię, jeżeli zastanowimy się, no jak to zrobić, to jest wyzwanie. Nie żeby więcej, no bo wiemy, że jak więcej, no to po prostu większa maszyna, tak? Większy kogenerator, większy kocioł, tak? Czy powiedzmy, czy. Natomiast jak mniej, no to już wtedy to już jest zupełnie inaczej. Jak termomodernizować budynki, tak? Jak wykorzystać właśnie energię słoneczną, tak, żeby mniej brać sieci i tak dalej. Czyli wykorzystujemy wszystko to, co mamy. Tak. Termomodernizacja, czyli ocieplenie, tak. Czyli musimy co zrobić, żeby zaoszczędzić? Nie brać więcej, czyli zachować to, co coraz mamy. Żeby mniej było ciepło, to musimy mieć cieplejsze ściany, szczelniejsze okna, szczelniejsze drzwi, tak? Tak. Od tego się zaczyna. Wiecie, i kiedyś było tak, że oszczędzanie się mało opłacało. Bo a to było, no dlatego, że na przykład za czasów mojej młodości mieliśmy, że tak powiem, energię za darmo. Ona prawie że nic nie kosztowała. To do ostatnim czasie, przy tych ostatnich 2 latach dopiero żeśmy zobaczyli, co to znaczy naprawdę te energie. Jeżeli my mamy, ja mam taki przykład, taki rzeczywisty, tak zwane familoki na PGR-owskich, tych podawnych po PGR-owskich tych osiedlach. Czyli budynki mieszkalne, tak? Tak, budynki 4 czy 5 budynków. Proszę sobie wyobrazić, że mamy 4 budynki, kotłownia lokalna i nagle ich dotyka to, co w tej chwili jest tym węglem. Tak? Czyli mamy po 3000 zł za tonę. To wyobraźcie sobie, że mamy wtedy cenę za ogrzewanie 70, bo tam dość duże mieszkania są, to 70 metrów kwadratowych, to jest 10 tysięcy rocznie. 1 000 000 zł wydają 4 budynki na ogrzewanie tego małego osiedla, tak? 10 tysięcy złotych rocznego ogrzewania, czyli to za jedno mieszkanie. Za jedno mieszkanie, czyli mamy 800 zł plus inne opłaty, wychodzi około 1000-1200 zł na jedno mieszkanie, a jest tam wdowa, tak, która mieszka, bo to tak często jest, albo staruszkowie i ma 1500 czy 1600 zł emerytury. I przychodzimy do takich ludzi i mówimy, że słuchajcie, no nie może tak dalej być, musimy, że tak powiem, coś zrobić, coś zmienić. No i mam przykłady takie, że się ludzie godzą. Czyli i co zmieniają państwo? Mamy w tej chwili, no super jest, ustawa o termomodernizacji nam się zmieniła. Mamy w tej chwili możliwość dostania nawet 60% dotacji. Pod warunkiem, że docieplimy wszystko, pod warunkiem, że zastosujemy odnawialne źródła energii i na przykład zastosujemy pompę ciepła. Czyli mamy bardzo dużą dotację wynikającą jak gdyby z zapisów ustawy o wspieraniu termomodernizacji. Możemy ją wziąć, tylko potrzebujemy jak gdyby tego tak zwanego kredytu. To teraz takim prostym językiem. Dalej jesteśmy w tym mieszkaniu, tak. Siedzi wdowa w 70 metrach i płaci 15 zł za metr kwadratowy ocieplenia. I płaci i wychodzi jej te 1000 zł rachunków, tak. I nagle przychodzi ktoś i mówi, zmieniamy. Ta wdowa ma zrobić tak fizycznie? Jest. I mamy tak. I wtedy robimy taką rzecz, że z tych 10 zł na metr kwadratowy, weźmy te 10 zł, bo nam będzie łatwiej liczyć. Z tych 10 zł na metr kwadratowy robimy w ten sposób, że zmniejszamy jej koszty ogrzewania do 2 zł. Czyli
robimy takie rozwiązania, że docieplamy wszystkie ściany, robimy okna, robimy ciepłą wodę użytkową, wszystkie, co tylko budynek potrzebuje, zakładamy pompę ciepła, fotowoltaikę, o tym też jeszcze osobno porozmawiamy, ale w każdym razie bilans jest taki, że potrafimy zmniejszyć koszty takiego budynku do poziomu z tych 8. Likwidujemy tą nieszczęsną kotłownię. Tam jest 5 palaczy jeszcze i tak dalej. Tak? Czyli zamiast 1000 zł miesięcznie ta wdowa płaci 200. Pozostało nam 800 zł, więc z tych 800 zł będziemy mieli kredyt z premią termomodernizacyjną, czyli z dotacją 65%, ale na takim budynku musimy wydać 1 000 000 zł. No to jak weźmiemy 650 tysięcy na przykład, to zostaje nam 350 do spłaty. I tu jest pomoc państwa czy Banku Gospodarstwa Krajowego, że możemy wziąć właśnie kredyt termomodernizacyjny. Przez okres 15 lat spłacamy i wtedy rata tego kredytu, bo to jest najważniejsze, stanowi na przykład 4 albo 5 zł tego, co jest. Czyli mamy 2 zł plus 5. Czyli za 7 zł robimy dokładnie to samo, cośmy mieli, tak? 3 zł zostawiamy wdowie, tak? Na ten cały ten, a cały program jest jak gdyby realizowany i w zupełnie innym mieszkaniu. Wartość mieszkania skacze prawie o 50% do góry. Ale dalej jesteśmy przy wdowie. Wdowa mówi, to ile ja będę musiała zapłacić? Czy ja dalej płacę te 1700 czy 200? Nie, płaci 200 plus dodatkowo 500 zł z tytułu spłaty kredytu. Czyli 700 zł. 700 nie 1000, a 700. 700. I 300 zł jej zostaje jak gdyby z tytułu. Natomiast mieszka w zupełnie innym budynku, mieszka w zupełnie innych warunkach, tak? Bo my tam jest problem z grzybem, z zawilgoceniami, z innymi rzeczami. No, oglądałem te budynki, myśmy tam audytowali te w sam raz te konkretne te mieszkania czy te osiedla i widzieliśmy w jakim stanie technicznym. Więc można przy tak wysokich kosztach utrzymania dostawy ciepła czy też prądu, no prąd też jest horrendalnie drogi, tak? Jeszcze teraz mamy, że tak powiem, przymrożone trochę te ceny po 680 zł za megawattogodzinę. W groszach będę mówił, bo to lepiej ludzie rozumieją. 70 groszy płacimy za kilowattogodzinę. No a jak dodamy przesył, bo przesył jeszcze jest, to około złotówki nam wychodzi, tak? No to teraz, jeżeli do tego wszystkiego dołożymy fotowoltaikę, mądrze, bo to trzeba tak zrobić, że ona ma być z magazynem w tej chwili. Czyli energię ze słońca, która produkuje nam prąd, to te rachunki za prąd, ja mówię w cudzysłowie prąd, tak, bo to mówimy o energii elektrycznej, za ten prąd nam z tej złotówki zostaną obniżone. No, złotówka to jest na CO, natomiast prąd to później wykorzystujemy do zasilania pompy ciepła. Czyli robimy tak, że po prostu to, co w lato, bo wiadomo, że fotowoltaika pracuje w lato. No tak, świeci słońce, mamy prąd. Tak, no a niestety w zimie musimy się ogrzać, więc pompa ciepła, prąd na pompę ciepła będziemy potrzebowali w zimie. Do tej pory było tak, że magazynowaliśmy za tam 20 lub 30% mogliśmy wyprodukowanej energii, to był tak zwany prosument, mogliśmy ją zmagazynować sobie na rok i w ciągu tam powiedzmy zimy wykorzystać dla pompy ciepła, ale niestety nam się przepisy zmieniły. Czyli my już nie możemy być i nie produkować energii elektrycznej i ją pobierać. Ja tak tłumaczę widzom, którzy nie wiedzą, drodzy państwo, prosument to jest osoba, która jednocześnie produkuje i jest i konsumentem i producentem, stąd tak też ta nazwa. No bo w domkach jednorodzinnych na przykład zobaczymy taką fotowoltaikę, to jak korzystaliśmy wcześniej z tych właśnie takich możliwości tego tak zwanego prosumenta rozliczanego w skali roku, no to brali nam zamagazynowanie jak gdyby tej energii około 20 do 30%. Bo to wielkości tak wyglądało, że jak produkowałam energię elektryczną ze swoich paneli fotowoltaicznych, to musiałam potem oddać ten prąd do sieci, tej tak, ogólnopolskiej. No, tak zawsze jest, bo tak? Państwo produkujecie prąd na przykład o godzinie 12, no to w zasadzie prawie 100% tego prądu, bo tam nic wtedy w mieszkaniach nie pracuje, oddajecie do sieci. I sieć brała od was 20 bądź 30. To było super rozwiązanie, bo to jest magazyn, darmowy magazyn energii elektrycznej. Natomiast z punktu widzenia gdyby samej sieci, samego rozwiązania, to nie jest najlepsze, bo wszyscy produkowali. W tym samym czasie. W tym samym czasie. Ważne. I to powodowało to, że na przykład mamy taki problem, że z rozliczenia giełdy na to energii jest rozliczana godzinowo. No i na tej godzinie, kiedy wszyscy produkują tą energię, no to mamy na przykład po 100 zł, tak? A do systemu, a płacimy za 4 czy 5 godzin, płacimy 1000. Mhm. Więc no doszli do wniosku, że nie ma sensu takie rozliczanie, że powinniśmy zacząć to inaczej organizować. No i tu robimy taką rzecz, że wchodzą nam magazyny energii. Ale to nie tylko, bo magazyn to jest jak gdyby jedna rzecz, czyli produkuje tą energię, nadwyżki
nie wrzucam do sieci, tylko próbuję częściowo zmagazynować. U siebie. U siebie, po to, żeby wieczorem ją zużyć. Bajką jest to, że mówią nam, że pompy ciepła będą zasilane z fotowoltaiki. To jest bajka. Dlaczego? My nie jesteśmy w stanie zmagazynować energii na rok. My ją magazynujemy tylko na jedną dobę. Czyli to, co nam słońce w danym momencie wyprodukuje, my jesteśmy w stanie to zmagazynować, ale musimy to zużyć w tej dobie. Czyli wieczorem, jak zaczynamy korzystać jak gdyby z mieszkań, powinniśmy wyładować akumulator do zera, żeby następnego dnia mógł go z powrotem załadować. A jak słońca nie ma dwa dni, to niestety pompa nam stoi, bo ona musi być zasilana jednak niewielką, ale jakąś tam energią elektryczną. Właśnie to jest to, że to niewielka to jest następna rzecz. Tak? Jak będą pracowały pompy ciepła, to będzie osobny temat. Natomiast ważną rzeczą jest, żeby popatrzeć jeszcze na odbiory. Bo to, że mamy magazyn, to jest jedno, ale mamy na przykład ciepłą wodę użytkową, która podgrzewana jest przy pomocy bojlerów elektrycznych. No to ja się pytam, jeżeli wiemy o tym, że energia kosztuje 100 zł wtedy, kiedy jest to słońce, a praktycznie jest prawie że darmowa, to czemu mam nie włączyć tego bojlera w momencie, gdy jest ten dzień, tak? Mimo że mnie w domu nie ma. Czyli program sam raz w tym konkretnym przypadku polegał na tym, że wymieniamy też bojlery, wkładamy tam tak zwane inteligentne gniazdka. Jest to taka możliwość, że w momencie, jak mamy nadprodukcję energii elektrycznej na tym budynku, to po prostu grzejemy tą ciepłą wodę użytkową. A czemu wymieniamy bojlery? No bo liczę, że ta wdowa przysłowiowa, ona wykorzysta na przykład 100 litrów wody. Tak? Jak są we dwójkę, no to mamy około powiedzmy 150 litrów tej wody. No, nasze zużycie wody na dzień to jest około 50 litrów, więc łatwo policzyć, ile potrzebuje tego bojlera na dobę, żeby złożyć, żeby po prostu zmagazynować tą energię. I to jest klucz, czyli nie tylko sama produkcja, ale też i zużycie. No i teraz jak. Ale tak podsumowując jednym zdaniem, oszczędność, bo wrócimy do tematu, drodzy Państwo, będziemy mieli cykl rozmów tak i jest. Będziemy starali się Państwa edukować. Ale jakby Pan nam tak to dzisiejsze spotkanie podsumował kilkoma słowami. Zwracanie uwagi na oszczędność, tak. Nowoczesne inwestycje. Tak, następna rzecz to są właśnie odnawialne źródła energii, czyli niekorzystanie energii tej konwencjonalnej. Bo proszę popatrzeć, my w zasadzie w takim budynku, gdzie produkujemy fotowoltaikę i mamy ten magazyn, my w lato prawie w ogóle nie będziemy potrzebowali energii, jak słońce świeci oczywiście, jak nie będziemy potrzebowali energii z zewnątrz. My jak gdyby obniżamy bardzo mocno koszty energii elektrycznej, wykorzystania energii elektrycznej, płatności za energię elektryczną w lato, po to, żeby zaoszczędzić na tą zimę, bo w zimie nie mamy słońca, a musimy zasilić tą pompę ciepła. No, o pompie ciepła jeszcze powiemy, natomiast nowoczesna pompa ciepła ma ten tak zwany wskaźnik wykorzystania energii na poziomie razy 3, czyli 1 kWh włożona w prądzie odpowiada gdzieś mniej więcej 3 kWh w cieple. Tak? I to powoduje to, że potrafimy o 3-krotnie zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na energię, dokładając do tego termomodernizację i jeszcze inne rzeczy, no to wychodzi, że na takim budynku wystarczy nam około 20 kW taka pompa, tak jak do domku jednorodzinnego. Czyli mamy taką energię, którą teoretycznie moglibyśmy zasilać domek, a zasilamy cały blok. Tak, dokładnie. Dokładnie. Tak to wygląda. Do rozmów o energetyce, do rozmów o odnawialnych źródłach energii wrócimy. Będziemy Państwu tłumaczyć, jak można zaoszczędzić, co zrobić, żeby chronić środowiska, a jednocześnie, żeby nam zostały pieniądze w portfelu. Moim i Państwa gościem był pan Andrzej Jurkiewicz. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Pani również dziękuję i Państwu także za uwagę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.